że możemy dzisiaj dla Państwa zaśpiewać dzięki gościnności organizatorów pani Zofii Mitury, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Wadowicach Dolnych oraz księdza proboszcza Józefa Kołka, którym serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Przyjechaliśmy do Państwa, aby móc wspólnie w tej pięknej, zabytkowej świątyni uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonamy dla Państwa znane i wciąż poruszające pieśni patriotyczne i ludowe. W pierwszej części koncertu usłyszymy następujące utwory. Ropa, do słów Marii Konopnickiej, muzyka Felix Nowowiejski. Piechota, Raduje się serce, Marsz Polonia oraz Ostatni mazur w opracowaniu Józefa Świdra. Mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu przede wszystkim radosnych, a momentami może nieco nostalgicznych wzruszeń. Przeżyjmy dzisiaj wspólnie to jakże ważne dla wszystkich Polaków święto odzyskania niepodległości. Nie damy poprzeć głowy, my polski naród, polski lud, królewski szczyt piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, będziemy bronić ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Nam twierdzą będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Polonia, marsz, marsz, marsz.
Założycielka chóru Tut Telekordę, jest absolwentką Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie fortepianu Papieskiej Akademii Teologicznej w zakresie muzyki liturgicznej oraz Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie i podyplomowego studium chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest nauczycielem Publicznej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Gdowie oraz Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Krakowie, gdzie prowadzi chóry. W 2015 roku zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa została uhonorowana odznaką Honoris Gratia. Szanowni Państwo, w tej części koncertu usłyszymy kolejno Zachodzi Słoneczko, ludową pieśń na temat żołnierski w opracowaniu Witolda Lutosławskiego, Warczą Karabiny,
o mój rozmarynie, przybyli ułani w opracowaniu Józefa Świdra. Zobaczy słoneczko na sobie.
Niedawno hucznie obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia. W repertuarze posiadamy pieśni patriotyczne i ludowe, utwory klasyczne i rozrywkowe, kolędy i pastorałki. Koncertujemy podczas lokalnych uroczystości gminy Gdów, jak również w całej Polsce i za granicą. Nasze najważniejsze osiągnięcia to złota i srebrna struna na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Niepołomicach, drugie miejsce na Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, udział w koncertach inauguracyjnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaudę Cantem w Bielsku-Białej, a także liczne koncerty, między innymi w Bannendorf, w Niemczech, w Trzyńcu, w Czechach, w Teatrze Groteska w Krakowie, Sanktuarium w Wieliczce oraz w Nowym Targu, Rzeszowie, Nowym Sączu, Bielsku-Białej, Tarnowie, a w ubiegłym roku także w Mielcu podczas koncertu charytatywnego. Daleko, daleko, za górę.
Dobrze.